kilka lat temu chłopaki z boksu, którzy ćwiczą boks, ćwiczyli go na hutniku, tam wynajmowali sobie salę, ale jakieś tam nastąpiły problemy i przyszli tutaj do naszego klasztoru, do naszej parafii z prośbą, by wypożyczyć im miejsce, salę do treningów, które mają w każdy dzień tygodnia, rano i wieczorem. Oczywiście dysponowaliśmy takim miejscem wolnym w dolnym kościele. Mamy takie dwie duże sale. Bardzo chętnie udostępniliśmy im tego miejsca i są po dziś dzień, są zadowoleni. My również, ponieważ używają to miejsce jest przydatne, żyje. Grupa dość liczna i młodzi, i średni, nawet i kobiety, dziewczyny również są zaangażowane w te treningi. Także myślę, że i oni, i my jesteśmy zadowoleni, że możemy sobie nawzajem pomagać. Zaczęło się w 2009 roku po namowie Mariusza Wacha. Właśnie tak poprosił mnie, czy bym nie pomógł w treningach bokserskich, że otwiera sekcję bokserską. Na hutniku założyliśmy stowarzyszenie. No właśnie, między innymi Jakub Walaski, Mariusz Wach, no i ja. Zawsze tamte zawody jakieś tu, jak są, to zawsze tam gdzie w czołówce w Mistrzostwach Małopolski, klasyfikacja ogólna, no to zawsze tam jesteśmy w czołówce, na miejscach medalowych. Teraz ostatnio drugie miejsce, w zeszłym roku też drugie miejsce. Atmosfera jest bardzo fajna. Zapraszam wszystkich chętnych do treningu. Przygotowuję się do kolejnego pojedynku, który będzie 10 listopada. Moim najbliższym przeciwnikiem będzie znany wam Artur Szpilka. Piłka ręczna to nasza pasja od najmłodszych lat, którą na dzień dzisiejszy kontynuują też nasze dzieci. My mieliśmy trochę inne możliwości, bo 20 lat temu, kiedy my kończyliśmy juniora młodszego czy starszego, mieliśmy gdzie przejść. Był wtedy jeszcze i istniał klub Hutnik Kraków. Obecnie sekcja piłki ręcznej Hutnika Kraków trenuje na AWF-ie dzięki ich uprzejmości. Docelowo chcielibyśmy jednak powrócić na suche stawy, gdzie
Hutnik Kraków na tej właśnie hali odnosił największe sukcesy. Udało nam się wygrać trzecią ligę, deklasując wszystkich rywali. Na tą chwilę przygotowujemy się do gry w drugiej lidze. Sekcja piłki ręcznej Hutnika istniała już bardzo długo, trzykrotny mistrz Polski. No niestety w latach 90. upadła sekcja piłki ręcznej Hutnika i teraz próbujemy odbudować tą sekcję. Wiadomo, jak każdą, należałoby zacząć od młodzieży i próbujemy to robić w szkołach w oparciu o naszą młodzież. Zajęcia prowadzimy na małej sali gimnastycznej. Myślimy, że skorzystamy z dużych sal, bo jest już ich na wybudowanych bardzo dużo.